Okej, dobry wieczór. Mnie trochę źle wcięło się w ten dźwięk. To jest kontynuacja świadomego grania w Beyond Dwie Dusze. Ja nazywam się Maciej Makuła i tyle. I będę się starał zrozumieć dzieło Davida Cage'a. Przypuszczam jednak, że ono jest zwyczajnie zrobione pod osoby o mentalności kury domowej, która płacze na kolejnym odcinku Mody na Sukces. Czy co tam teraz jeszcze leci w telewizji? Że bez kamerki nie ma emocji. No litości. Kamerka psuła ten obraz, odbiór tym samym, tej pięknej produkcji. Jeśli dobrze rozumiem, to dochodzimy do etapu, który jest prologiem. Już dowiedzieliśmy się, że tak, Lachon ma przyjaciela, że zbudowali kondensator, który wsysa duchy. Ona jest na tyle głupia, że polubiła tego ducha. I potem co? Teraz poznajemy etap bezdomnej. Nie pamiętam, jaki był etap rozbitej w sumie. Ścigana to jak wymordowała wszystkich ludzi z CIA. W ambasadzie była nieudana akcja. Zobaczymy, jakich tu jeszcze czynników brakuje. I może czy to jest w ogóle wszystko, czy teraz się okaże, że ta tutaj linia czasu nagle się zwęzi i po prologu będzie nagle jeszcze milion innych tych scen. Okej, okay. Scena bezdomna. Tak? Tak już się nazywało? Myślę, że jakoś to komentować. Zima. Kraków. Chciałem powiedzieć, żeby ta akcja była w Krakowie raz normalnie, to by ją wywalili z rynku, bo z rynku wywalają żuli, chyba że ma się jakiś ten zezwolenie na granie. Że Max Payne, o właśnie, Max Payne na śniegu. Brzmi bardzo ładnie. W Krakowie padał dzisiaj śnieg. Nie, ale jest zimno, bo na samochodach jest na przykład szron. I tak dalej. Okej, okay, czyli chronologicznie. Lachonek już uciekł, ma swojego ducha i została bezdomnym, bo jest głupia. To jest takie totalnie biednemu wiatr w oczy i kij w oko, że tak się to złagodzę pewne powiedzenie. Wykorzystałem swoje nadludzkie zdolności z StarCrafta, aby wstać. No i zobaczmy, no życie bezdomne, co tu można robić? Jak gdybym miał takiego ducha jak ona, to bym tutaj od razu zmasakrował pół miasta. Tylko, że niestety w tej grze nie ma wyborów. Nie mogę iść w lewo, tam jest piekarnia, załóżmy, otwarta. Albo jakieś schronisko brata Alberta i muszę iść do przodu. Cage. Ulew bałwana. Ej, puszki zbierać, właśnie ten. Po czym poznać, że ta akcja nie dzieje się w Krakowie, bo oni nie palą tych puszek. Przecież nie, oni tutaj palą niby śmietniki, żeby było cieplej. No zobaczymy zaraz. Ale tam chyba dyszy jakoś. Tu można naładować komórkę w ogóle. Jaki miły akcent. Czy mogę się podpiąć inne? Jestem ciekaw, co to będzie zagadka. Halo? Nathan? Jody, gdzie jesteś? W Polsce. Wróciłem. Jestem osaczona. Na Boga, Jody, co się dzieje? Nie mam siły. Jestem zmęczona. Pan nie dam rady. Gdzie teraz jesteś? Przyjadę, przyjadę po ciebie, Jody! Jody! To jest taka ten... Kurtyzana atencji. Zadzwoni i nie powie, gdzie jest oczywiście. Niech się człowiek martwi. I po co? On by przyjechał pewnie. Gdzie jesteś? Trafiłem do Polski. Wróciły podatki. Mam podatek na posiadanie ducha. Po prostu. Ale serio. Do jakiej osoby denerwują? Jak ona była taką pindą całe życie, to wiesz, tyle. Zadzwonić, powiedzieć och, jestem w dupie. APM-y.
Pewnie coś... Cześć, jestem twoim duchem. Zobaczmy, jak gdybym był duchem, już żyje, ona załóżmy, że ma nawet te 17 lat, pewnie ma 33, ale wygląda młodziej, to bym poruszył tego gościa, żeby ją poruszył. Wtedy by, no nie wiem, jakaś interakcja będzie. Prawda? Ja bym rozpalił ognisko. Nie ratuj, niech zginie. Nie da się. Najgorsze jest to, że ja bym tak mógł zostawić tą konsolę, wyspać się bym mógł, albo pograć w inną grę. Prawda? Żeby tutaj... A. I wtedy ten... I... Co by się stało? I to by tak bez zmian w ogóle się podziało. Okej, czy tutaj waga, halo. O. Pierwszy problem związany. Te kundle poszły sobie. Ile tak można opędzać? No i tu jest taka minigierka dla blondynek. W sumie ja też bym... Pewnie można ich tak odpędzać i oni będą wracać. Zobaczmy, czy to się kiedyś skończy, czy to jest test na inteligencję gracza. Pewnie są osoby, może są osoby, które grają 20 godzin z tego Beyonda. No dobrze, mamy tutaj żula. Żula, śmietnik, jest kilka opcji. Spróbujmy zobaczyć, czy tam dalej coś jest. Niestety nie, smycz jest zbyt krótka. I teraz mądrze. Na przykład to. Czepnę w to. Pojawia się nasz nowy bohater żul. Powinien zobaczyć, że tam jest osoba. Jezu, nie rozumiem, czemu on jakoś bez ekscytacji do tego podchodzi. Ale jak mu koszyk odjedzie... On ją zabije maczetą. A pewnie wszyscy są źli. Okej, wyczerpujemy powoli możliwości, tak? Bo tutaj już macałem, tu macałem. Zostawcie to ciało. Czekam tą scenę pod prysznicem w sumie, teraz sobie uświadomiłem. To może to. Żul nie wierzy w zabobony, a jednak jest. I zabrał sobie. Jody, nie! Dalej. Luksusów nie ma. Jest cicho. Znalazłem cię na ulicy parę dni temu. W kiepskim stanie. Zajmowałeś się mną. A daj spokój, ktoś musiał. Nie zostawiłbym cię tam, żebyś umierała jak pies na drodze. Jestem Stan. Stan Lee. A ty? Jody. Witaj z powrotem wśród Żydów, Jody. Miło jest mieć czasem jakieś towarzystwo. Kawy? Mocna i paskudna. Przynajmniej rozgrzewa. Trudny wybór. Czy się obrazi, jak nie wezmę? Czy mogę coś innego zrobić? W dół, w górę? Pigułka gwałtów, kawy. Na pewno coś złego będzie. Ostrożnie.
Nie mam wyjścia, to jest najgorsze, że nie mam wyjścia. Poproś o denaturę. Jak jesteś na ulicy? Prawda. Z miesiąc. Może krócej. Ja już 3 lata. Nie jeden raz chciałem się poddać. Odpuścić sobie. Ale z czasem przywykłem. Jakoś żyję. Uciekasz, co? Rodzice? Jakiś szurnięty chłopak? Zus. Prawda. Dowiem się, co tu. Nie, nic z tych rzeczy. Przeskrobałeś coś. No, w sumie to nie moja sprawa. No, chyba że kogoś zabiłaś. A ty masz jakiś dom? Rodzinę? Jakichś znajomych, przyjaciół? Mam Davida Cage'a. Nie. To znaczy jest ktoś, ale nie chcę, żeby mnie widział. Nie teraz. Okej. David Cage chce, abym wstał. Powiedział, nie jestem sam. Po prostu ty. Możesz tu zostać. Nie mam zbyt wiele, ale... Ale Lachon jest zawsze spoko. Dzięki. Myślę, 5 złotych. Ma pani 5 złotych. Okej, mogę teraz pochodzić. Mogę Stana zamęczyć. Zobaczmy, co powie, jaki jest jego stan. A jednak. Siadasz na mojej kolekcji puszek. Zacznijmy od dzięki. To jest...